Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale i w dzisiejszym odcinku, tak jak już chyba wiecie, zaczekajcie. To w dzisiejszym odcinku mamy kolejny konkurs. To jest konkurs, zobaczmy, w Pergalo. Przenosimy się do Włoch. Wczoraj, jak widzieliście, był super odcinek chyba. Były dwie skocznie w Pjongczangu i Piedrzyła został liderem Pucharu Świata. To nie przedłużając już się, zaczekajcie, bo ja tak naprawdę to nagrywam jeszcze przed tym piątkowym odcinkiem. A jutro prawdopodobnie będzie live, czyli w niedzielę. Oczywiście dla was, bo ja to nagrywam w czwartek. Widzicie, tutaj mamy wszystko napisane jeszcze. Wy pewnie już dawno obejrzeliście tą premierę, więc przenosimy się do konkursu, do ogólnie DSJ-a. I zobaczcie, oczywiście to jest klasyfikacja generalna. Piotr Żyła prowadzi, więc jest świetnie. No tylko Kamil Stoch trochę spadł i Andrzej Stękała. Ale mamy nadzieję, że jeszcze na koniec Pucharu Świata to się może wszystko zmienić. Przenosimy się do Pergalo. Skocznie we Włoszech sprawdzamy jeszcze jak zwykle OBS-a. Dzisiaj będzie na dole tutaj nasz rekord dzieciowy. I tak chyba zostanie lepiej bez tego napisu Janek Games, bo nie wiem po co on miał być. Ale już było w dwóch odcinkach. Znaczy na jednej premierze i w jednym odcinku, gdzie pokazywałem wam mój rekord dzieciowy. Więc już wam nie muszę go pokazywać. Po prostu wpadnijcie na odcinek. Teraz oczywiście nie. Teraz obejrzyjcie premierę, dopiero później. No i zaczynamy, tylko dlaczego trochę się zmieniło chyba, bo Etunus ja inny punktowo? Są niezłe ojojojojoj, Wiktor Polaszek i zaczyna słabo. Nie no, to nie są takie dobre warunki, proszę państwa, ale dobra, nie, skaczemy z takimi jakie są. Nie będę zawsze skakał z dobrymi warunkami. No, początek konkursu beznadziejny, proszę państwa. Zobaczmy, jak będzie wyglądał drugi skok konkursu. Chyba będzie prowadzenie, a jednak 78 metrów słabiutko poszło jednemu Amerykaninowi. I już pierwszy z Finów, Etunus Jain. No, chyba miał ostatnie punkty, bo zawsze skakał z numerem drugim na liście startowej. Teraz jakoś skacze z trójką. Nie pamiętam, ostatni raz już sprawdzamy OBS-a. Okej, działa wszystko. Gituwa. Andreas Schuller. Ojeju. Na razie chyba najgorsze warunki trafił Andreas Schuller. Ale zobaczmy, które to będzie miejsce i będzie pierwsze spokojnie. Chociaż, że miał te najgorsze warunki. No i już drugi ze Szwajcarów. To jest Dominik Peter. Nie sądzę, żeby sobie jakoś dobrze poradził. No. Już widzimy po tym skoku, punktacja beznadziejna. No i zobaczmy na Andreasa Wellingera. No, sezon słabiutki, pierwszy z Niemców na liście startowej. Czy on leciał w ogóle do tego napisu? No nie doleciał, proszę państwa. Na razie słabiutkie skoki, tak jak widzimy po zawodnikach. Ale może reprezentant Włoch Alex Insam sobie poradzi, bo to jednak on skacze u siebie. No i to jest dobry skok za punkt konstrukcyjny, 130 metrów. Myślę, że dzisiaj Włosi będą mogli lepiej skakać, bo jednak skaczą we Włoszech i mogą się przesunąć w klasyfikacji generalnej, bo jednak jeszcze trzy skocznie z rzędu we Włoszech. To może naprawdę fajnie dla nich się zrobić. Jarko Mette jest teraz drugi. I Władimir Wygrawski, reprezentant Bułgarii. Wybicie chyba dobre i będzie daleko, za HS wylądował Władimir Zagrawski. Aż 136 metrów. Bardzo daleko lądował Władimir Zagrawski. No i drugi z Czechów, Wojciech Sztursa. No, nie wiem po co on ten telemark robił, bo to i tak nic mu nie dało. Naoki Nakamura. Zobaczymy, czy będzie miał udany występ. O, świetnie wyszedł z progu. Naoki Nakamura, gdzie on wyląduje? Będzie chyba nowym liderem.
138 metrów, no też 150 punktów. Konkurs ciekawy, niektórzy skaczą tak słabo, niektórzy tak dobrze. Zobaczmy, czy RTA gro będzie z której tej grupy, czy dobrej, czy słabej. No, raczej z tej takiej, chyba to będzie jeszcze taka sobie grupa. Czwarte miejsce. No i Thomas Aschenmarkeng. Przesuwa się na coraz lepsze miejsca w Pucharze Świata. Będzie bardzo daleko! Świetnie, jeszcze z telemarkiem. Świetne noty. 146,5 metra. Bardzo daleko wylądował Thomas Aschenmarkeng. Oj, myszka coś się zlagowała. Czekajcie. O nie, ja kliknąłem skok, a to Giovanni Bressadola. Bo myszka, jakby co niedługo też będę zmieniał myszkę. Ale raczej słabo będzie. No, przed punktem K nawet Giovanni ląduje. To jest piąte miejsce, więc za Alexem Insamem. Ale raczej nie będzie szansy na dobry występ. No i Czesmir Koziszek. No i także słaby występ, ale tak naprawdę, no to może być dalej ciekawy konkurs. A teraz Timi Zajc. Zobaczmy, jak reprezentant Słowenii się zaprezentuje. Ostatnio 29 miejsce. A po pierwszej serii był liderem, więc naprawdę bardzo duży spadek. Dzisiaj myślę, że 125 metrów będzie potrzebny na awans do serii finału. Nie, 130, dlatego, bo 125 to chyba przesada. No i Jewgenij Klimow. Pierwszy z reprezentantów Rosji, a przypomnijmy, że jest ich tylko dwóch. No i kolejna szansa na serię finałową stracona. No i Manuel Fettner. Oj, wydaje mi się, że coś spóźnił ten skok. Ale do 130 metra dolatuje jak najbardziej, jest na czwartym miejscu. Więc Aleksa Insama wyprzedza. No i Markus Schiffner. No i skok słaby. Awansu raczej nie zdobędzie takim czymś. I ja już teraz mogę powiedzieć, że myślę, że ostatnim wchodzącym do serii finałowej będzie Alex Insam. Czyli 30 po pierwszej serii. No taki hardcore trochę zrobiłem, bo po 19 nawet zawodniku już to powiedziałem. A teraz Stefan Laje. Drugi z Niemców sobie słabiutko radzi. Oczywiście o wiele lepiej od Wellingera, ale jednak słaby skok. Junshiro Kobayashi, jak sobie poradzi? Za punkt K chyba przeleciał, ale jednak raczej do serii finałowej nie wejdzie. A zobaczmy, czy wejdzie Aleksander Zniszczoł. Oj, słabo wyszedł z progu, ale ciągnie, ciągnie i skacze dobrze, ale myślę, że 125 metrów nie wystarczy. Michał Nazarow. Najlepszy z Rosjaninów w tym sezonie. I bardzo daleko skacze Michał Nazarow. Jest na trzecim miejscu. Więc wyprzedza Władimira Zagorskiego. No i na belce startowej Jander Szer. Oj, problemy po wyjściu. No, po wyjściu z progu nie miał, ale już w locie miał. I to dość spore problemy. Sander Vossen-Eriksen. Przez chwilę, to jest takie dziwne, on już był piąty w Pucharze Świata przez chwilę. A zobaczcie, na którym on jest teraz miejscu. Za punkt K, 120,5 metra. Chociaż ostatnio udało mu się zdobyć kolejne punkty. Chociaż ich dawno nie zdobywał. Filip Sekala, zwycięzca w Wakarii, to trochę bardzo dziwne. Nie trochę, to jest bardzo dziwne.
Ale dlatego jest tylko najwyżej z Czechów klasyfikowany, tylko przez to, że zwyciężył w Wakari, czyli na najdziwniejszej skoczni w tym sezonie, która już była. A teraz Severin Freund. Daleko, daleko, jak najbardziej na serię finałową ma szansę. No i Niko Kietosaho. Zobaczymy, czy ma on szansę, bo raczej. Jak nawet ma, no to jakieś niewielkie, dlatego, bo ostatnio się prezentuje bardzo słabo. Chociaż przez chwilę, już po co mam to mówić, jak już mówiłem to w tamtym konkursie. Teraz Daikito. Trzeci już chyba z Japończyków, z tego co się nie mylę. Pod 20 metrem, no to słabo. Raczej do serii finałowej. Ej, dlaczego? Przecież zawsze ja zapominam, że Daniil Sedrijew jest najlepszy z Rosjaninów w tym sezonie. Ale może to się w każdej chwili zmienić, bo jednak Sedrijew skacze słabo. Nazarow skoczył świetnie. Ale no jednak ciągle o tym zapominam, no. Peter Prout teraz. Spadł dopiero na 32. miejsce w Pucharze Świata, ale teraz skacze bardzo ładnie. 135,5 metra to jest aktualnie 5. miejsce. No i Filipa Szenwald, on jest 31. Daleko skoczył, wydaje mi się. Jest na drugim miejscu. No i Keiichi Sato, po nim się spodziewam dalszego lotu. 30. w Pucharze Świata, będzie daleko, świetnie, będzie chyba drugi. Jest, jakie noty w ogóle? Teraz spojrzałem na noty, ale świetne noty. Nie same 20, ale jednak świetne noty. Anti Alto jest on 28 w Pucharze Świata. Ale coraz słabiej mu idzie w Pucharze Świata i coraz bardziej spada. No to ten konkurs też nie jest taki jakby dla niego udany. Teraz Insam jest 10, więc jeszcze do serii finałowej ma szansę wejść. No i teraz Martin Hamann. No nie, zaczęło bardziej zacinać. O, skacze świetnie Martin Hamann. Jest na trzecim miejscu Hamann, więc za Markengiem i Keiichim Sato. No i Daniel Huber. Jak sobie poradzi ten reprezentant Austrii? O, bardzo ładnie się wybił, będzie daleko. Daniel Huber! Dlaczego mi tak zaczęło zacinać? Zaczekajcie, ja muszę wejść w OBS-a. Co się stało? Chyba wszystko działa. Dobra, próbujemy dalej, bo wszystko działa. Klemens Muranika. Drugi już z Polaków. Ale zobaczymy, czy ma jakieś szanse wejść do serii finałowej. Ale nie wiem, co się zaczęło naprawdę bardziej zacinać. No raczej nie ma szans wejścia do serii finałowej. No i Andrzej Laniszek. Daleko. Czwarte miejsce to jest. No więc bardzo ładnie. Teraz Paweł Wąsak. Po pierwszym konkursie w sezonie był liderem Pucharu Świata, ale teraz jest 20 któryś. No i już jest Dawid Kubacki. Czwarty aktualnie najlepszy Polak w tym sezonie będzie daleko. Dawid Kubacki! Świetnie skacze Dawid Kubacki. Jest na drugim miejscu tylko za Markengiem. No i już na belce startowej zasiadł Gregor Deschwanden. Wydaje mi się, że to będzie bardzo ładny skok. Ale no, jednak o wiele bliższy od Dawida Kubackiego. No ale zobaczymy, jak się zaprezentuje 21 w Pucharze Świata, czyli Gregor Schlierenzauer. Nieźle, ale jednak to nie jest skok do serii finałowej, żeby wejść. No i teraz Żiga Jelar. O, zapowiada się na bardzo daleki lot.
Jest nowy lider. Jest 150,5 metra. Nowy rekord skoczni. Konstantin Schmidt. Te warunki to chyba naprawdę są bardzo dobre. 19 w Pucharze Świata. Trochę gorzej, ale nieźle. 11 miejsce to wejdzie do serii finałowej. A teraz Robert Johansson. Zobaczmy, jakie on ma szanse. Bardzo duże, chyba bardzo duże. 7 miejsce jest, więc jest ładnie. No i Domen Prawd. Wydaje mi się, że to będzie bardzo daleko. No trochę nie najdalej, ale kto jest lepszy? Teraz jest Domen od Petera, ale Peter chyba wejdzie do serii finałowej. Tak mi się wydaje. Teraz Karl Geiger. No nie, nie, dalej nie ma formy. Karl Geiger skacze coraz gorzej. 37 miejsce do serii finałowej nie wchodzi. No i Johan Andre Forfang teraz. Bardzo ładnie. No i jest 10. Bór Pawlowczyk teraz. Nie wiem, to nie był jakiś najdalszy skok, bo miał też słabe warunki. No i jak się zaprezentuje Daniel Andretande, zaraz zobaczymy. Oj, troszeczkę zachwiany lot. No i będzie gdzieś pod koniec, jak wejdzie do serii finałowej. Ale zaczekajcie, kto jeszcze został nam? No raczej dobrzy zawodnicy, więc no nie wiem, czy wejdzie. To się okaże. A teraz Yukiya Sato. 12 w Pucharze Świata. Nisko, nisko leci, nisko Yukiya Sato, ale jednak przeskakuje HS, jest nawet 10. Michael Hajbek, on jest 11 w Pucharze Świata. Ale chyba daleko będzie, będzie daleko. Jest bardzo ładnie, trzecie miejsce, więc wyprzedzę Dawida Kubackiego. No i zobaczmy, ostatnia dziesiątka, najlepsza Pucharu Świata. Otwierają Mackenzie, Boyd, Klaus. No i przeskakuje, daleko skacze. A 24 miejsce. To jednak może być problem, żeby Aleksin sam na przykład wszedł do serii finałowej. Pius Paszkę! Oj, przestraszył się, chyba nie wiedział, jak tutaj się skacze. Jest to 12 miejsce, ale teraz Andrzej Stękała. Zobaczmy na Polaka. 8 w Pucharze Świata. Bardzo daleko, będzie w czołówce. Na pewno jest na drugim miejscu, więc świetnie Andrzej Stękała. No i już jest po nim od razu. Kamil Stoch! Bardzo ładnie, tak samo jak Andrzej, tylko że 5 miejsce, ale jeszcze o zwycięstwo ma szansę powalczyć Stefan Kraft. Zobaczmy, jak się ten reprezentant Austrii spisze. Coś mi się wydaje, że nie wyszedł najlepiej z progu. No, skup też nie najlepszy, 17 miejsce, więc raczej będzie pod koniec po pierwszej serii. Zobaczymy, co tak będzie w drugiej. A teraz Markus Eisenbichler. Ostatnia piątka Pucharu Świata. Oj, nisko, nisko i słabo Markus Eisenbichler. 14 miejsce. No i już 4 w Pucharze Świata. Ryoyu Kobayashi. Daleko. Jest na 8 miejscu. No i już ostatnia trójka Pucharu Świata, którą rozpoczyna Halvor Egner Granerud.
Bardzo ładnie skacze Granerud. 148 metrów. I to jest trzecie miejsce. Insam już 32. On już nie wchodzi na pewno do serii finałowej. No i zobaczmy. Magnus Lindvik, no bo jednak. No nie wiem. Ostatnio coraz gorzej się spisujący. Spadł z pierwszego miejsca w Pucharze Świata i czy wejdzie do serii finałowej? Co jest grane dopiero 32. Chociaż skok nie był najgorszy, naprawdę. No i lider Pucharu Świata, Piotr Żyła. Już leci w powietrzu. Wybił się wysoko. Nie będzie pierwszy po pierwszej serii. Jest 15. Myślę, że jeszcze o piątkę ma szansę powalczyć. No, a jaki, kto z Polaków nie wchodzi do serii finałowej? Aleksander Zniszczał, Klemens, Muranika i Paweł Wąsek. I to chyba tylko tyle. No więc zaczynamy drugą serię konkursu. Zaczyna 30 po pierwszej serii Daniel André Tande. Dość słabo mu poszło w pierwszej serii. Zobaczymy, czy to nadrobi. No, nie sądzę. A teraz Władimir Zografski. Więc będą punkty dla reprezentanta Bułgarii. Czy wyprzedzi teraz Tandego? Wyprzedza. Więc nie będzie to tylko jeden punkt. 28 po pierwszej serii jest Peter Preutz. No i teraz nie będzie pierwszy, jest drugi. I Michał Nazarow, 27 po pierwszej serii. Jedyny Rosjanin w drugiej serii. No i teraz jest trzeci, czyli przedostatni. Severin Freund na belce startowej. Już jest w powietrzu. O, ładnie! Teraz 141,5 metra. 25 po pierwszej serii Konstantin Schmidt. Więc zobaczmy, jak się spisze. O, chyba będzie dalej od nawet... No, nie, nie jest dalej od Freunda. Ale dwóch Niemców na dwóch pierwszych miejscach. No, Oki Nakamura. Punkty będą. No, ale chyba ich nie będzie za dużo. Trzecie miejsce teraz jest. No i teraz Gregor Deschwanden. 23 po pierwszej serii. Będzie chyba drugi. Tak, ale 300 punktów na pewno już dwóch zawodników osiągnęło. No i Filipa Schönwald. Zobaczmy, czy będzie daleko. Jest daleko. Będzie liderem. No i Stefan Kraft. Szósty w Pucharze Świata. Jest 21 po pierwszej serii. Trochę problemy. No i niestety prawdopodobnie spadnie w Pucharze Świata. Jest teraz dopiero piąty. No więc teraz Johan André Forfang. 20 po pierwszej serii, czyli 20 zawodników pozostało do końca. Jest teraz dopiero na siódmym miejscu. A 19 po pierwszej serii jest Domen Preutz. Ojeju, dlaczego on tak wylądował? Domen Preutz będzie nawet za Peterem Preutzem. I on prawdopodobnie zdobędzie tylko jeden punkt. No i Piuspaszka, 18 po pierwszej serii. I pięknie skacze Piuspaszkę. Będzie nowym liderem
Ale zobaczymy, kto. Czy Markus Eisenbicher, czy Piuspaczka będzie lepsza w tym konkursie. Piuspaszka. Markus Eisenbichler jest teraz drugi. No i Yuki Sato jest 16 po pierwszej serii. Jak sobie poradzi w drugiej serii? No, nie podniesie chyba się wyżej. Ale jednak jest drugi. No i lider Pucharu Świata jest 15 po pierwszej serii, a to jest Piotr Żyła. Gdzie teraz wyląduje? Niestety nie jest teraz liderem, jest piąty. Bor Pawlowcic, 14 po pierwszej serii. No i to jest teraz pierwsze miejsce. Martin Haman. Oj, trochę problemy po wyjściu z progu. Niestety Martin Haman ma nieudany konkurs. Teraz jest dopiero 12, więc nawet za Nakamurą. No zobaczmy teraz na Roberta Johanssona. On jest 12 po pierwszej serii. A więc jednak Yukiya Sato się podnosi na wyższe miejsca. Ale jednak Robert Johansson skacze bardzo ładnie. I jest trzeci. Angela Lisek. No zobaczmy. Czy na pewno po tym skoku Słoweniec będzie pierwszy? Tylko który? Czy Laniszek, czy Bor Pawlowcic? Chyba Laniszek. Tak, Laniszek wyprzedza Bora Pawlowcicia. No i ostatnia dziesiątka, najlepsza tego konkursu, rozpoczynają Daniel Huber. Daleko skacze, ale jest czwarty. Ryoyu Kobayashi, dziewiąty po pierwszej serii. Nie wiem. Jest na szóstym miejscu Keiichi Sato, ósmy po pierwszej serii. Oj, chyba będzie udany dla niego ten konkurs. Jest bardzo ładny skok! 148 metrów. Ale zobaczmy, gdzie wyląduje siódmy po pierwszej serii, czyli Dawid Kubacki. Bardzo daleko, czy będzie nowy lider? Nie, jest na drugim miejscu. A Piotr Żyła teraz jest 12, więc prawdopodobnie spadnie. Ale teraz Kamil Stoch. Przedostatni z Polaków. Chyba spóźnił ten skok, ale zobaczmy, czy wyciągnie z tego skoku daleko. No, lądowanie nie najlepsze. To, co jest dziwne, bo Kamil Stoch zazwyczaj bardzo ładnie ląduje, ale wypadnie niestety z tej dziesiątki. Na szczęście Dawid zostanie. No a teraz Michael Hajbek, piąty po pierwszej serii. Daleko Hajbek. Może to jest walka o podium jeszcze? No nie, jednak Dawid jeszcze może stanąć na podium. Ale teraz zobaczymy na Tomasa Aschenmarkenga. Czwarty jest po pierwszej serii. Więc bardzo ładnie, Markęg. No ale spadnie niestety i to dość daleko. Czternasty. No i trójkę otwiera Halvor Egner Grenerud, tak jak w pierwszej serii, tylko że dwójka już jest trochę inna. Oj, co się stało? Grenerud chyba będzie ostatni. Nie jest ostatni, ale co to w ogóle jest? Co się dzieje, że grany tak słabo? Nie wiem. A teraz Andrzej Stękała. Czy będzie podium trzecie w tym sezonie? Nie. Ale już na pewno Keiichi Sato stanie pierwszy raz w karierze na podium. No i Dawid Kubacki też na pewno stanie na podium, ale już nie pierwszy raz. Teraz Ziga Jelar.
Czy wygra ten konkurs Żigo Jelar? Możliwe. A jednak nawet czwarty, jak i nie fart, nie staje na podium. Więc wygrywa Keiichi Sato, drugi jest Dawid Kubacki, trzeci Michał Hajbek, piąty Andrzej Stękała, jedenasty Kamil Stoch, siedemnasty Piotr Żyła. No i z Polaków to wszystko. Zobaczmy klasyfikację, a w ogóle informacje o skoczni, to ja nie pokazałam wcześniej. Ale zobaczmy klasyfikację generalną. Pierwszy Żyła, drugi Lindwik, trzeci Granerud, no czwarty Kobayashi, piąty Stękała, więc fajnie. Później mamy ósmy Stoch, czternasty Dawid Kubacki. Kogo z Polaków potem tu mamy? 27 Wąsek, 28 Muranika. No i ostatni z Polaków, czyli Aleksander Zniszczał, 41. A który teraz po tym konkursie jest Keiichi Sato? 21. Więc bardzo fajnie. No to by było na tyle w tym odcinku. Do następnego odcinka, czyli premiery. I pa!